Jest 3 czerwca 1987 roku. Leningrad. W miejscowym rockklubie w trakcie piątego festiwalu ma miejsce premiera niesłyszanej jeszcze przez nikogo piosenki obiecującego zespołu Kino. Premiera piosenki przychodzi bez większego echa. Utwór przez tamtejszą widownię zostaje przyjęty dosyć chłodno. Dziś jednakże jest uważana za jedną z najważniejszych piosenek w historii rosyjskiego rocka. Mowa tutaj oczywiście o piosence Grupa Krowi. Jednak czym tak naprawdę jest Kino? W jaki sposób zespół zdobył swoją popularność? Kim jest Wiktor Coy i co się stało po jego nagłej śmierci? Zanim jednak zaczniemy, to pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji i lajka, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Wiem, że większość z Was ogląda mnie bez subskrypcji. Również chciałbym podziękować wszystkim osobom, które wsparły mnie na Tipli i dzięki Wam mogliśmy poprawić jakość audio w moich filmach. Link do wsparcia mojego kanału znajdziecie w opisie. Jednak przejdźmy do Kino. 21 czerwca 1962 roku w Leningradzie na świat przychodzi Wiktor Coy. Jest on jedynym dzieckiem w swojej rodzinie. Jego rodzicami są Robert Maksymowicz Coy, inżynier koreańskiego pochodzenia oraz Valentina Wasiliewna, pracująca jako nauczycielka WF-u i biologii, będąca z pochodzenia Rosjanką. Młody Wiktor Coy przeżył całe swoje dzieciństwo, żyjąc w Leningradzie, a dokładniej niedaleko moskiewskiego Parku Zwycięstwa. On i jego rodzina żyła w porządnym domu na rogu prospektu Moskiewskiego i ulicy Basenowej. Młody Wiktor uczęszczał do najbliższej szkoły przy ulicy Frunze. Tam też pracowała jego mama. Od 1974 roku do 1977 Wiktor uczęszczał do artystycznej szkoły średniej, gdzie postawił swoje pierwsze kroki w swojej muzycznej karierze. To właśnie w tej szkole, razem z takimi ludźmi jak Maksim Paszkow i Anatolij Smirnow, Wiktor założył swoją pierwszą grupę o nazwie Palata nr 6, albo po polsku Oddział nr 6. W 1987 roku nasz główny bohater został wyrzucony z leningradzkiej szkoły artystycznej. Powodem tego miały być nieobecności na zajęciach. Młody Wiktor Coy zapisał się wtedy do szkoły SPTU 61, która jest odpowiednikiem naszej zawodówki. Szkolił się on wtedy na rzeźbiarza w drzewie. Wiktor już z dzieciństwa interesował się twórczością Michaila Bojarskawa, Władimira Wysockawa, czy później twórczością Bruce'a Lee. I to dzięki niemu zaczął interesować się wschodnimi sztukami walki, które testował na swoim przyjacielu Juriju Kasparianomu. Latem 1981 roku Wiktor Coy, Aleksiej Rybin i Alek Waliński założyli swoją grupę Garin i Hiperbolidy. Nazwano tak na cześć powieści Aleksieja Tolstowa Hiperbolid inżyniera Garina. Grupa ta już w jesienią 1981 roku została przyjęta na ławy leningradzkiego rockklubu. Pierwszą piosenką tego zespołu był utwór Moi Druzja, czyli Moi Przyjaciele. Ze względu na prawa autorskie nie mogę Wam puścić żadnej z tych piosenek, jednak linki do nich znajdziecie w opisie. Na początku 1982 roku grupa zmieniła swoją nazwę na znane nam wszystkim Kino. Nazwa Kino została wybrana nie przez przypadek. Była po prostu krótsza i zdaniem Coya sztuczna, niemalże syntetyczna. Coyowi podobało się w nazwie Kino to, że była sztuczna, niemalże jak piosenka Aluminiowej Ogórcy, czyli Aluminiowe Ogórki, która została napisana przez Wiktora po tym, jak uniwersytet wysłał go do pomocy przy pracach rolniczych. Piosenka ta zawiera właśnie takie sztuczne słowa jak guziki, zszywki, klepki, dziurki, bułki, widły. Wtedy zapewne powstała znana dziś nam wszystkim nazwa. Pierwszy album zespołu nosił nazwę 45, albo po rosyjsku 45. Nazwa ta bezpośrednio odnosiła się do długości całego albumu, który trwał 45 minut. Z kolei album 46 został zapisany z Jurijem Kasparianem, który zastąpił miejsce Aleksieja Rybina. Choć album był de facto próbnym, gdyż znajdowały się na nim wersje demo niektórych piosenek, to i tak zdobył on szeroką popularność i został uznany za pełnoprawny album. Jesienią 1983 roku Coy trafił do szpitala psychiatrycznego. Nie było to spowodowane depresją czy jakimś innym stanem psychicznym, a zwyczajnym faktem tego, że Coy uciekał przed poborem do wojska. Swój pobyt w szpitalu zakończył piosenką Tranquilizator,
czyli środek usypiający. Tego samego roku, na otwarciu drugiego festiwalu leningradzkiego rock klubu, została odegrana piosenka Ja objawiaju swój dom bez jadiernej zony, czyli ogłaszam swój dom strefą bezatomową. Piosenkę tą okrzyknięto najlepszą antywojenną piosenką tamtego roku. Tekst piosenki był poświęcony, tak jak mówi tytuł, ogłoszeniu swojego domu strefą bezatomową. Z każdym kolejnym wersem Coy ogłasza tą strefą swoje podwórko, osiedle czy miasto. Piosenka ta była zwykłym efektem zimnej wojny w fazie jądrowej, gdy to USA i ZSRR groziły sobie nawzajem bronią jądrową. W 1985 roku wyszedł album Это не любовь, a już rok później wyszedł moim zdaniem jeden z najlepszych albumów pod tytułem Noć, czyli Noc. W tym albumie znajdziemy takie piosenki jak Filmy, My Chcemy Tancować czy Widzieli Noć, które do dziś dzień brzmią świetnie i bez dwóch zdań stanowią podwaliny rosyjskiego postpunka. Motywy nocy spotykamy w wielu współczesnych rosyjskich postpunkowych zespołach. Chociażby w takich jak Bujrak, Czernikowska Chata czy nawet Melciat Dama, które nagrało dwie piosenki o tańcu, moim zdaniem zainspirowane albumem Noć. Z Nocy Wiktora Coya dosłownie bije poczucie spokoju, bezkarności czy współczesnej rosyjskiej romantyki. Warto również wspomnieć o tym, jak w 1986 roku Wiktor Coy został zaproszony przez Siergieja Firsowa do pracy w kotłowni o nazwie Kamczatka. Jeśli nie wiecie, kotłownia ta była mega ważnym miejscem dla rosyjskiego rocka. I spokojnie, wiem jak to brzmi, w jaki sposób praca palaczem w kotłowni ma się do rosyjskiego rocka, ale naprawdę, w tej konkretnej kotłowni pracował nie tylko Wiktor Coy, a jeszcze inni wpływowi rosyjscy rockmeni. Aleksiej Rybin, czyli były członek Kino, pisał o tej kotłowni tak. Kotłownia Kamczatka stała się miejscem pielgrzymek ogromnej liczby ludzi, głównie młodzieży z różnych miast i wsi, praktycznie z całego obszaru byłego już Związku Radzieckiego. Ta pielgrzymka trwa do dziś. Tak więc mimowolnie kotłownia Kamczatka uzyskała status pomnika. Swego rodzaju pomniki znajdziemy jeszcze w wielu miejscach byłego Związku Radzieckiego. Jednym z takich miejsc jest Ukraina. Najważniejszym jest jednak bardzo konkretna wierzba przy jeziorze Tielbin w mieście Kijów. To tam w 1986 roku były nagrywane sceny do filmu Koniec kanikul, w których to udział brał właśnie Wiktor Coy. Dziś na drzewie możecie znaleźć zamontowaną przez fanów tabliczkę upamiętniającą artystę. Pod koniec lat 80. Wiktor Coy i Kino brali udział w produkcji filmów. Występowali oni w takich dziełach jak Igla czy Assa. Ten drugi był bardzo ważnym krokiem w stronę popularności zespołu. Widzicie, pod koniec filmu w jednej ze scen Coy wraz z grupą wkracza na salę i zaczyna grać piosenkę Chaciu Pieremien, czyli Chce zmian. Według badaczy to właśnie ten moment wpłynął na popularność Kino. To wtedy miała narodzić się tak zwana kinomania, czyli cały ruch wielbicieli twórczości Kino. Samych fanów nazywano mianem kinomaniaków. Kino w tamtych czasach było zapraszane na koncerty do wielu różnych krajów socjalistycznego bloku, ale również do krajów zachodnich. Piosenki Coya ukazały się m.in. na włosko-radzieckim albumie Back in USSR, a w 1989 roku w Nowym Jorku miała miejsce premiera filmu Igla, gdzie to jedną z ról miał właśnie Wiktor Coy. Tego też roku miała premiera świetnego albumu Zwiezda po imieniu Słońce oraz został podpisany kontrakt na dystrybucję kina w Japonii. Takim właśnie sposobem Kino stało się pierwszym radzieckim zespołem na międzynarodowym poziomie. W czerwcu 1990 roku, po skończeniu trudnego sezonu koncertowego, zespół umówił się na zapisanie kolejnego albumu. Miał być on nagrywany we Francji. Członkowie zespołu przed rozpoczęciem prac wyruszyli na długo zasłużony odpoczynek, który dla Wiktora Coya okazał się być wiecznym spoczynkiem. 15 sierpnia 1990 roku o godzinie 12:28 Wiktor Coy umiera w wypadku samochodowym na 35 km drogi między miejscowością Sloka i Talsi w łotewskiej SRR. Tego dnia Coy zasnął podczas kierowania auta. Jego Moskwicz 2141 nieoczekiwanie skręcił i wpadł prosto pod nadjeżdżającego z naprzeciwka Ikarusa 250. Coy na pokładzie auta wiózł kasetę z demozapisem nowego albumu. Pozostali członkowie zespołu wspólnymi siłami
dokończyli ostatnie dzieło Wiktora Coya. Dziś znane jest one pod nazwą Czarny Album, choć nie jest to oficjalna nazwa. Jeden z członków kino, Igor Tichomirov, jeszcze w trakcie zapisu albumu spytany o to, jak będzie się nazywać, odpowiedział: nijak, grupa kino, po prostu grupa kino. Projekt albumu jest również nasz, grupa kino. Śmierć Wiktora Coya wywołała ogromny szok wśród fanów. Niektórzy z nich zakończyli z tego powodu swoje życie. W styczniu 1991 roku w moskiewskim Dworcu Młodzieży odbył się wywiad z resztą zespołu kino. Po tym wywiadzie zespół został ostatecznie rozwiązany, a członkowie zespołu porozchodzili się po innych grupach. Śmierć głównego wokalisty była gwoździem do trumny kina, lecz mimowolnie przyczyniła się do wiecznej i nieskończonej sławy. To przez nią lub dzięki niej o kinie w Związku Radzieckim usłyszał dosłownie każdy. Zresztą nie tylko w Związku Radzieckim. Czarny album został wydany również w Korei Południowej, Niemczech czy w Litwie. Między Coyem a nazwą kino stoi dziś znak równości, a ich kult dosłownie jest nieśmiertelny. W wielu miastach znajdzie się pomniki czy murale poświęcone temu rosyjsko-koreańskiemu artyście. Upominanie o nim znajdziemy również w wielu dziełach współczesnej kultury. W Cyberpunku 2077 znajdziemy graffiti z popularną frazą "coś żyw", czyli coś żyje, a w grach Metro czy GTA 4 na stacjach radiowych znajdziemy najpopularniejszy utwór tego zespołu, czyli znana wam z początku filmów Grupa Krowi. Piosenka ta miała być chłodno przyjęta podczas premiery, głównie dlatego, że fani zebrani na sali oczekiwali swoich ulubionych piosenek. Nie byli po prostu gotowi na premierę nowej. Na czym tak naprawdę wybił się zespół? Trudno powiedzieć. Wersji jest wiele. Jedni twierdzą, że przez teksty, inni, że przez zastosowanie drum maszyny, czyli urządzenia zastępującego bębny w trakcie nagrań. Jeszcze inni powiedzą, że wpływ na to miał wygląd zewnętrzny zespołu albo sama atrakcyjność Coya. Dyskusje również toczą się na temat stanowiska w polityce, bo jak inaczej. Jedni powiedzą, że Coy w swoich piosenkach walczy z systemem. Ci ludzie powiedzą, że piosenka chce zmian. Mówi wprost, że Coy jest antysystemowy. Jednakże ten sam typ ludzi będzie doszukiwać się głębszego sensu w piosenkach Coya, które po prostu tego sensu nie mają. Robiąc research do filmu, spotkałem się ze zdaniem, jakoby piosenka Aluminiowe Ogórki, gdzie Coy śpiewa o sianiu aluminiowych ogórków na prezydentowym polu, to również walka z systemem albo inny polityczny statement. Idąc tym tokiem rozumowania z piosenki Mama Anarchia, musielibyśmy wyciągnąć wniosek, że Coy jest anarchistą. Tylko pytanie, jakim? A z piosenki Chcę być palaczem, czyli Ja chcę być kaciegarem, Coy mówi o tym, że chce się oddawać pracy przy kotle. Czy to też jest jakiś polityczny statement? Co jednak z piosenkami, w których Coy po prostu siedzi przy oknie, pali papierosy i kontempluje na temat życia? Chociażby paczka papierosów, czyli paczka cigaret. Gdzie jest w niej polityka? Do czego dążę? Wiktor Coy nigdy de facto nie wypowiadał się na temat polityki. I nawet jeśli krytykował władzę czy system, to nie proponował niczego w zamian. Dopisywanie do niego jakiejkolwiek strony politycznej jest moim zdaniem bezsensowne i jest zwykłym okazem braku szacunku do zmarłego już dzisiaj autora. Moim zdaniem każdy w piosenkach Coya znajdzie coś, czym mógłby się uosobić. Jeśli chcecie zgłębić wiedzę na temat tego zespołu, to polecam przeczytać jakąkolwiek z wielu książek na temat Wiktora Coya. Większość z nich jest w języku rosyjskim. Jednak jeśli nie jesteście fanem piśmiennictwa, to proponuję obejrzeć film Lato z 2018 roku, który jest już dostępny w Polsce. Opowiada on o zalążkach kariery Wiktora Coya i kino, czy o przyjaźni Coya i Majka Noumenka, innego ważnego rockmana z grupy Zoopark. Jeśli film wam się spodobał, to zostawcie subskrypcję i... Jeśli film wam się spodobał, to zostawcie subskrypcję i lajka, żeby nie przegapić kolejnych filmów i wesprzyjcie mnie na Tipli. Link znajdziecie w opisie. Dzięki za oglądanie i pamiętajcie, Coy żyw.